Anime! Watch Newt 566. Przez całą drogę moje myśli krążą wokół tych czterech dziewczyn. Sayori, Natsuki, Yuri oraz oczywiście Moniki. Monika. Powinno być inaczej wymieniane, ale dobra. Czy naprawdę będę się dobrze bawić w klubie literackim? Kto wie? Być może nawet uda mi się nawiązać bliższą znajomość którąś z dziewczyn. No Sayori to tam niby już masz bliższą znajomość. No dobra, po prostu będę robił to, co będę uważał za słuszne, a szczęście na pewno będzie mi sprzyjać. Najlepiej będzie zacząć od napisania wiersza dziś wieczorem. No ciekawe, co moja postać napisze. Czas napisać wiersz. Wybierz słowa, które uznasz za lubiane przez swoją ulubioną dziewczynę. Coś dobrego może się wydarzyć, jeżeli któryś spodoba się twój wiersz. Czyli to już na tym etapie możemy sobie swoją waifu wybrać. Spoko. Tylko czemu nie ma Moniki? No dobra. Konfuzja. Pasja. Nieskończoność. Słuchawki. Anime. Esencja. Inferno. Całunek. Nie łatwo, ja kurda jestem bałaganiarzem. Tutaj. Spokojnie. Poczekaj. Nie. Uniwersum, no przecież komiksy. Hem. Aha, okej. Okay. Determinacja. Niczym z Undertale. Witamy ponownie, Wojtub. Dobrze wiedzieć, że od nas nie uciekłeś. Nie ma o co się martwić. Może jest to dla mnie nowa sytuacja, ale dotrzymam słowa. Znów lubię literacki. Dzisiaj przyszedłem jako ostatni, więc cała reszta już tu jest. Dziękuję za dotrzymanie obietnicy, Wojtu. Mam nadzieję, że nie jest to dla ciebie zbyt duży kłopot. Dołączyłeś do nas tak nagle i na dodatek bez żadnego przygotowania. No i weź przestań mówić tak, jakby to było coś wymagającego. Sayori powiedziała, że on nawet nie chciał dołączać do żadnego klubu. W zeszłym roku też do żadnego nie chodził. Bo ja jestem Wojtu. Nie wiem, czy masz zamiar tu przychodzić, żeby się lenić czy coś. Ale masz brać ten klub na poważnie. Natsuki, wielkie słowa, jak na kogoś, kto trzyma swoją kolekcję manga w tej klasie. Natsuki utyka między powiedzeniem słów Monika i manga. Manga to literatura! Racja! Komiks tak samo! Wyraźnie zawstydzona Natsuki wraca na swoje miejsce. Chociaż no, manga to jest japoński komiks, a komiks chodzi mi po prostu, wiecie, komiksy Marvela i DC. Chociaż te komiksy DC w Polsce to mają jakieś nie wiadomo jakie ceny, ale to już mniejsza. Wyraźnie zawstydzona Natsuki zwraca na swoje miejsce. Nie martwcie się, ludzie! Wojtów będzie się starał, o ile będzie się dobrze bawić w tej serii.
Zawsze mi chętnie pomaga z obowiązkami domowymi, nawet kiedy o to nie proszę. Na przykład z gotowaniem albo ze sprzątaniem pokoju. No tak średnio, bym powiedział. Jak miło. Sayori, to dlatego, że w twoim pokoju zawsze panuje skrajny bałagan. To właśnie u mnie powinien panować, a nie u Sayori, ale okej. Okay. Raz nawet prawie podpaliłaś swój dom, aha. No, tak było? Jesteście naprawdę dobrymi przyjaciółmi, czyż nie? Muszę przyznać, że trochę wam zazdroszczę. Dlaczego Wojtuch może zostać też twoim przyjacielem? Sayori. Jak zawsze Sayori nie zdaje sobie sprawy z tego, w jak niezręcznej sytuacji mnie postawiła. Och, och, Yuri przyniosła dzisiaj coś dla ciebie. Czekaj, Sayori. Dla mnie? Już nieważne. Nie wstydź się. Nic takiego. Co takiego? Nieważne. Sayori powiedziała, jakby to było coś wielkiego, a tak naprawdę to tylko drobiazg. Uch, co zrobić? Przepraszam, Yuri, nie pomyślałam. Chyba nadeszła pora, żebym uratował sytuację. Hej, nie przejmuj się tym. Po pierwsze, nawet nie oczekiwałem żadnej niespodzianki, więc cokolwiek przygotowałaś, na pewno sprawi mi ona przyjemność. Uszczęśliwi mnie niezależnie od tego, czym jest. Naprawdę? Tak, jeżeli nie chcesz, nie będę robił z tego wielkiego halo. W porządku. Mam to tutaj. Yuri sięga do swojej torby i wyciąga książkę. Chciałam, żebyś czuł się odosobniony, więc przyniosłam książkę, która może ci się spodobać. Krótka powieść, więc powinna przykuć twoją uwagę, nawet jeżeli nie czytasz zbyt dużo. A poza tym moglibyśmy, no wiesz... podyskutować o mojej fabule, jeżeli zechcesz. Spoko! Jakim cudem? Jakim cudem ta dziewczyna jest tak urocza, nawet się nie starając? No... nawet wybrała książkę, którą uznała za ciekawą dla mnie, pomimo tego, że nie czytam często. Yuri, dziękuję, na pewno ją przeczytam! Entuzjastycznie biorę książkę do rąk. Uff. Cóż, możesz czytać ją w swoim tempie. Z chęcią usłyszę, co o niej sądzisz. Teraz, kiedy już wszystko załatwione, czekam, aż Monika poruszy kwestię zaplanowanych aktywności. Wygląda jednak na to, że trochę jeszcze poczekam. Sayori i Monika prowadzą wesołą konwersację. Yuri jest pochłonięta lekturą. Trudno nie zauważyć jej zaciekawionego wyrazu twarzy, zupełnie jakby dotarła do jakiegoś ważnego momentu. W międzyczasie Natsuki chyba sprząta w szafie. Aha. Chciałbym porozmawiać jeszcze trochę z Yuri. Z drugiej strony nie chcę przeszkadzać jej w czytaniu. Zerkam na okładkę jej książki. Wygląda dokładnie jak ta, którą mi pożyczyła. Dodatek znajduje się na pierwszych paru stronach. Ach, kurde. Co jest? Powrót, kurde. Chyba zauważyła, jak się jej przygląda. Spogląda na mnie jeszcze raz przez krótką chwilę, patrzymy sobie w oczy. Ale to tylko sprawia, że chowa w twarz w książce jeszcze bardziej. Przepraszam, zamyśliłem się. Mówię to, mając świadomość, że ją krępuje. O, nic się nie stało. Gdybym nie skupiała się na książce. Gdybym się skupiała na książkę, to prawdopodobnie nawet bym nie zauważyła. Ale teraz po prostu czytam ją drugi raz, więc... ta sama książka, którą od ciebie dostałem, tak? Chciałam sobie ją przypomnieć. Z powodu. Coś słyszałem? Tak się zastanawiam, jak to się stało, że masz dwie kopie tej samej książki. Ach... cóż, wczoraj zatrzymałam się w księgarni. Ach, nie z twojego powodu. Znaczy się, po prostu kupiłam dwie. Ach, rozumiem. Jest to coś, czego bardzo wyraźnie Yuri nie chce mi powiedzieć, ale odpuszczam. Na pewno niedługo zacznę ją czytać. Miło mi to słyszeć. Kiedy zaczyna się robić ciekawa, będzie ci trudno się od niej oderwać. To bardzo zajmująca historia. Naprawdę? O czym tak właściwie jest? Cóż... Yuri zamyka książkę i skanuje wzrokiem jej tylną okładkę. Książka ma tytuł Portret Markowa. Na przedzie okładki widnieje złowieszczo wyglądające oko. Już ci mówię. Chciałam się najpierw upewnić, że przez przypadek nie zdradzę ci zbyt dużo fabuły. W dużym skrócie opowiada ona o dziewczynie z liceum, która przeprowadza się wraz z swoją dopiero co odnalezioną młodszą siostrą. Kiedy tylko przybywa na miejsce, jej życie staje się naprawdę dziwne.
zaczyna być ścigana przez uciekinierów z więzienia, którym przeprowadza się eksperymenty na ludziach. Jako że jej życie jest w niebezpieczeństwie, musi ostrożnie wybierać, komu może zaufać. Nieważne co zrobi, jej przyjaciele ją opuszczają, a życie osobiste zaczyna się walić. To brzmi dosyć... dość mrocznie, prawda? W takim razie, czemu Yuri opowiada o tym w tak spokojny i nonszalancki sposób? Nagle Yuri delikatnie chichocze. Czyżbyś nie był fanem tego typu historii, Wojtuch? Nie o to chodzi. Znaczy się potrafię wyciągnąć rozrywkę z tego typu książek, więc nie martw się. W porządku. Ja zupełnie nie zapomniałem, że Yuri lubi takie rzeczy. Z zewnątrz wydaje się taka nieśmiała, jednak w myślach jest zupełnie inna. Po prostu lubię takie książki za to, że są w stanie pokazać ci życie w zupełnie innej perspektywy. Kiedy ktoś robi coś okropnego, nie robi tego tylko po to, żeby być złym człowiekiem, ale po to, żeby osiągnąć ważne dla siebie cele lub postępować zgodnie ze swoją filozofią. Kiedy zaczynasz odnosić się do protagonisty, nagle to oni okazują się być naiwnymi, pozwalając komuś tak jednostronnemu na wtrącenie się w ich plany. Trochę taki Death Note. Chyba mówię zbyt chaotycznie, prawda? Znowu. Przepraszam. Hej, nie przepraszam. Nie straciłem zainteresowania ani nic. Cóż, w takim razie bardzo się cieszę. Ale chyba powinnam ci powiedzieć, że mam pewien problem. Kiedy pozwolę książkom albo pisaniu na zajęcie mojego umysłu w pełni, zdarza mi się nie zwracać uwagi na innych ludzi. Więc wybacz, jeżeli zdarzy mi się powiedzieć coś dziwnego. I proszę, zatrzymaj mnie, jeżeli zacznę mówić zbyt dużo. To myślę, że nie ma powodu do obaw. No właśnie. Przynajmniej daj mi się napić, to będzie okej. Znaczy, teraz picia nie mam przy sobie, ale po nagraniu się napiję. To po prostu czyni się zapasjonowanym czytaniem. Jedyne, co mogę zrobić, to słuchać. To w końcu klub literacki. Ach, pewnie. To nie masz racji. Właściwie, równie dobrze mogę zacząć czytać teraz, nie? Nie musisz, jeśli nie chcesz. Aha, nie wygłupiaj się. Chwilę temu mówiłaś, że nie możesz się doczekać, aż zacznę. No, poczytam sobie trochę jej książkę, trochę jakiś komiks. Pozwól tylko, że wyciągnę książkę. Szybko sięgam do plecaka, do którego schowałem książkę. W porządku, masz coś przeciwko, żebym usiadł tutaj? Posiadam się obok Yuri. Ach! Nie. Jesteś pewna? Wyglądasz trochę zaniepokojoną. Nie. Przepraszam. Nie jest tak, że nie chcę, żebyś tu usiadł. Po prostu nie jestem do tego przyzwyczajona. A, spokojnie, poczytamy sobie na rolę czy coś. Wiesz, do czytania w towarzystwie. Rozumiem. Jeśli tylko zacznę ci przeszkadzać, po prostu daj mi znać. W porządku. Otwieram książki i zaczynam czytać prolog. Szybko zaczynam rozumieć, o co chodzi Yuri z czytaniem w towarzystwie. Przez cały czas czuję jej obecność. Nie żeby to było coś złego. Może i trochę mnie to rozprasza, ale nie można powiedzieć, żeby mi się to nie podobało. Strzegam Yuri kątem oka, zauważam, że nie patrzy na swoją książkę. Tak właściwie wygląda na to, że zamiast tego czyta moją. Przepraszam. Chciałam tylko... Yuri, chyba bardzo lubisz przepraszać, nie? Prawda? Nie robię tego specjalnie, przepraszam. To znaczy... Spójrz, takie chyba będzie dużo łatwiej, nie sądzisz? Przesuwam swoją ławkę do ławki Yuri, a swoją książkę kładę między nimi. Ach, myślę, że tak. Yuri ze strachem zamyka swoją kopię. Kiedy tak blisko siedzimy, nasze ramiona się prawie stykają. Hej, Yuri! To może zabrzmieć nieco dziwnie, ale... Główna bohaterka trochę przypomina mi ciebie! Tak sądzisz? W jaki sposób? Cóż, może jest nieco bardziej dosadna, ale podobnie jak ty często myśli dwa razy zanim coś powie lub zrobi. Tak jakby bała się, że zrobi coś źle. Nie, żebym potrafił zajrzeć do twojej głowy, ale trochę mi to przypomina twój sposób bycia. Rozumiem. Yuri przez chwilę nic nie mówi. Ale Wojtuch, chyba jednak źle byłoby być do niej podobną.
Uch, jest mi wstyd, że tak o mnie pomyślałeś. Czekaj. Wcale nie chodziło mi o nic złego. Wybacz, nie miałem pojęcia, że to tak drażliwy temat. Chodziło mi raczej o to, że jest to na swój sposób urocze. Ach. Dlaczego tak nagle to powiedziałeś? Ja... Dobra, wszyscy. Takie, ja tu z Yuri sobie, kurde, czytam, a ty sobie nam przeszkadzasz. Kurde. Chyba nadszedł już czas, żeby się podzielić naszymi wierszami. Jeśli będziemy zbyt długo zwlekać, to może nam zabraknąć czasu. Oj tam. Ach. Yuri wzdycha z ulgą, wiedząc, że nie musi kończyć zdania. Wszystko w porządku, Yuri. Wyglądasz na nieco smutno. Czekajcie, historia. Dlaczego tak nagle to... Ja, dobra. Chyba już chciała nam wyznać. Oczywiście to tylko moja teoria, nie? Dobra. Wyglądasz na nieco smutną. Przepraszam, jeżeli w jakiś sposób cię zdziwiłam. Ach, nie o to. Nic się nie stało. Yuri puszcza książkę, sprawiając, że zamyka się ona na mojej ręce. No dobrze. Postaram się czytać dalej dzisiaj wieczorem. Chyba, że wolisz, żebym czytał tylko w twoim towarzystwie. Myślę, że jest mi to obojętne. W takim razie poczytam dalej przed snem. Fajniej będzie poczytać razem, kiedy już się trochę rozkręci, co nie? Dobra, myśl. W takim razie przeczytaj pierwsze dwa rozdziały we własnym tempie. W porządku. Wstaj. Zapamiętuję, gdzie skończyliśmy czytać i chował książkę do plecaka. Myślałem, że kichnę. Tak w ogóle pamiętałeś o napisaniu wiersza? Tak. Mój spokój się właśnie skończył. Nie mogę uwierzyć, że się zgodził na coś tak krępującego. Spoko chłopie, ty jeszcze w liceum będziesz dużo rzeczy robić wbrew swojej woli, także spoko. Nie mogłem wczoraj znaleźć żadnej inspiracji, szczególnie biorąc pod uwagę, że nigdy wcześniej nie pisałem wierszy. No więc, skoro wszyscy są już gotowi, co byś powiedział na podzielenie się swoją twórczością z resztą? Już nie mogę się doczekać! Sayori i Monika entuzjastycznie wyciągają swoje wiersze. Poemat Sayori jest napisany na wyrwanej kartce z zeszytu. Monika natomiast napisała swój wiersz w notatniku. Notatniku śmierci! Z daleka dostrzega bardzo ładny styl pisma Moniki. Natsuki i Yuri sięgają do swoich toreb. Ja również przygotowuję swój wiersz. Kto pierwszy powinien zacząć mój wiersz? A, zobaczyć! Yuri zdaje się mieć największe doświadczenie, więc powinienem zacząć od niej. Jej opinia na pewno przyda. Podczas gdy Yuri czyta mój wiersz, dostrzegam błysk w jej oku. Niebywałe. Co mówiłaś? Czy ja to powiedziałem na głos? Yuri najpierw zakrywa dłońmi swoje usta, a następnie całą twarz. Nienawidzi mnie. Nie zrobiłaś nic złego, Yuri. Pewnie. Pewnie masz rację. Czym się tak denerwuje? Yuri nabiera powietrza. Więc, jakie jest moje doświadczenie z pisaniem wierszy? Pisałem scenariusze do serii z Minecrafta. Takie jest moje doświadczenie. Tak, do serii z Minecrafta, której były jakieś nie wiadomo jakie dwa rebooty. Takie pseudo rebooty, także wiesz, no. Super ekstra! Twoje zastosowanie metafor i środków stylistycznych wskazuje na to, że miałeś już styczność z nimi wcześniej, ze scenariuszami do Minecrafta. Naprawdę? Wow, to naprawdę wielki komplement usłyszeć to od ciebie. Tak właściwie jest to mój pierwszy wiersz, a tak to pisałem sobie... Dobra, przestanę. Yuri patrzy ślepo na mnie, a następnie przygląda się wierszowi podobnie. Cóż, wiem o tym. Chodziło mi o to, że... Yuri zastanawia się nad dobrą wymówką.
Przesuwa palcem po słowach wiersza, jakby doszukując się w nich jakiejś wskazówki. Tak. Okej. Okay. Oto powód, dla którego byłam w stanie to stwierdzić. Chodzi mi o to, że jest wiele przyzwyczajeń typowych dla początkujących. Sama ich doświadczyłam, więc potrafię je rozpoznać. Chyba najbardziej charakterystyczną rzeczą w wierszach początkujących jest to, w jaki sposób próbują sprawić, by ich styl się wyróżniał. Innymi słowy, wybierają oni styl, który nie pasuje do tematu wiersza. Aha! Efektem takich działań jest wiersz, w którym forma jest drastycznie różna od treści bez wyraźnego powodu. Kiedy Yuri rozbiera myśli... Pozbiera! Myśli, jej maniera mówienia całkowicie się zmienia. Jej niepewność jest jej obecna, a ona sama zaczyna brzmieć jak prawdziwa ekspertka. No, co ja się znam na wierszach? Na scenariuszach? Oczywiście jest to coś, co można się wynić. Tak wiele jest przecież umiejętności i technik, które potrzebne są, by napisać dobry wiersz. Nie sztuką jest je odkryć. Najważniejsze jest odpowiednie zgranie ich ze sobą, by otrzymać spójną formę o silnej treści. Z początku może być trudno, ale z czasem zaczniesz stawać się tym coraz lepszy, dzięki próbowaniu nowych rzeczy i nauce na błędach. No właśnie! Pamiętajcie, jak piszecie Dobra, znowu Wojtuch zaczynał w scenariuszach. A nie, na serio. Pamiętajcie, jak piszecie cokolwiek, nie bierzcie inspiracji od Zacka Snydera. Może nie bezpośrednio, ale na przykład w filmach DC. No. Mam również nadzieję, że reszta klubu dostarczy ci pomocnych porad. No. Natsuki może być jednak lekko stronnicza. Stronnicza jak? Cóż. Nieważne. Nie powinna mówić źle o ludziach za ich plecami. Wybacz. Nic się nie stało. Nie jestem pewien, czy Yuri... przeprasza. O, tak się podświetla strzałka. Nie jestem pewien, czy Yuri przeprasza bardziej mnie, siebie, czy Natsuki. Mogę teraz ja przeczytać twój wiersz? Ale rzeczywiście. Z chęcią podzielę się myślami, które mi towarzyszyły przy pisaniu. Yuri uśmiecha się wesoło, tak jakby to była dla niej rzadka okazja. Co samo w sobie jest całkiem zabawne. No bo w końcu, czy to nie jest przypadkiem klub literacki? Oświetlony duch. Końcówki moich włosów odbijają bursztynowy blask. Skąpane w nim. To musi być to. Ostatnia... Lata... Pisze latarnia, to jest chyba tak? Chyba tak. Ostatnia latarnia, która przetrwała próbę czasu. Ostatnia jeszcze nie zamieniona na odrażający zielono-niebieski odcień przyszłości. Aha. Spoko. Ta skąpana w jej blasku oddycha powietrzem teraźniejszości, ale żyje przeszłością. Latarnia lśni. Ja razem z nią. Przepraszam za mój okropny charakter pisma. Nie, tylko ta latarni jest zrozumiałe. Tak, to jest okej. Okay. Słucham? Wcale tak nie uważam. Znaczy, no... Niektóre słowa, tam niektóre litery, ale tak to okej. Okay. Ale czytałeś tak długo. Jeszcze nie widziałaś mojego charakteru pisma. Ach, wiesz, po prostu nie czytam poezji zbyt często. Właściwie to uważam, że masz bardzo ładne pismo. Cieszy mnie to. Poza tym podoba mi się ten poemat. Nawet jeśli jest krótki, to mnóstwo w nim opisów. To by nie był za krótki? Zazwyczaj piszę dłuższe wiersze. Był w sam raz. Cieszę się, że ci się spodobał. Będę szczera. Odkąd jest to nasze pierwsze dzielenie się wierszami, chciałam napisać o czymś nieco spokojniejszym. Czymś prostszym do przetrawienia. Znaczy się, lubisz duchy, tak Yuri? Tak właściwie ta historia wcale nie opowiada o duchach, Wojtów. Naprawdę. Chyba totalnie przegapiłem jej znaczenie. Cóż, nie miałeś zbyt dużo czasu, żeby się nad tym zastanowić. Ale pamiętaj, że wiersze często wyrażają uczucia, myśli, a nawet doświadczenia autora. Zazwyczaj robią więcej niż zwykłe przedstawienie historii czy też panoramy. W tym wypadku podmiot liryczny tylko symbolicznie został porównany do ducha. Uległ on w swojej ostatniej strefie komfortu, nie mogąc zbyć się przyszłości. Tylko po to, by wkrótce zostać z niczym.
Kiedy tak to przedstawiasz, wydaje się to być dużo więcej głębi. Nawet o tym nie pomyślałem. Bardzo imponujące. To nic takiego, naprawdę. Twój również był świetny, więc... Nach. Myślę, że muszę jeszcze się wiele od ciebie nauczyć. Tak sądzisz? Tak, oczywiście. Kurde, znowu weszłem w opcję. Niechcący. Ach. Pominąłem, czekajcie, w historii. Ach, wiesz, dobra. Naprawdę się denerwowałam przed rozpoczęciem dzielenia się wierszami, ale ostatecznie dobrze się bawiłam. A ciebie, Wojtuch, będę pisać najlepiej, jak potrafię. Ach, ja też.